Grażyna Szapołowska, mimo otaczającego ją zainteresowania ze strony kolegów ze studiów, postawiła na związek z Markiem Lewandowskim, aktorem starszym o 7 lat. Niestety, to małżeństwo zakończyło się szybko, co sprawiło, że Szapołowska poszukiwała nowego uczucia. W tym trudnym okresie zauważyła Mirosława Konarowskiego, utalentowanego aktora, który niedawno doświadczył bolesnego rozstania z Barbarą Rabczak. Mirek Konarowski, stając się bożyszczem Polek po sukcesie filmu Co na mor, zwrócił uwagę Szapołowskiej swoją wrażliwością i brakiem zainteresowania przelotnymi romansami. Postanowiła go uwieść, podchodząc do niego po jednym ze spektakli studenckich, by pogratulować mu świetnej roli. Gestami i zalotnym spojrzeniem zwróciła na siebie uwagę Konarowskiego, co zapoczątkowało ich związek. Ta fascynująca historia miłosna, pełna emocji i doświadczeń, ukazuje odwagę Szapołowskiej w poszukiwaniu nowego szczęścia. Jej decyzja świadczy o sile charakteru i gotowości do podjęcia ryzyka w miłości. Chociaż wcześniejsze małżeństwo nie spełniło jej oczekiwań, Grażyna nie zraziła się do poszukiwań prawdziwej miłości, co w końcu zaowocowało udanym związkiem z Mirosławem Konarowskim. To także pokazuje, że czasem warto ryzykować, by znaleźć prawdziwe szczęście. Mirosław Konarowski nie był zainteresowany zacieśnianiem znajomości z Grażyną Szapołowską, ponieważ marzył o stabilizacji i rodzinie, a w Szapołowskiej nie dostrzegał roli żony i matki. Mimo przemyśleń o możliwości dania jej szansy, ostatecznie postanowił ją odprawić. W tym czasie zaczął się spotykać z Joanną Szczepkowską, którą po 2 latach znajomości poprowadził do ołtarza w 1979 roku. Po ukończeniu studiów drogi Szapołowskiej i Konarowskiego zeszły się w głośnym spektaklu Sen Srebrny Salomei w Teatrze Narodowym, który zareżyserował Adam Hanuszkiewicz. Mimo że Grażyna nie traciła nadziei na zmianę spojrzenia Konarowskiego, ten skoncentrował się na swoim związku z Joanną Szczepkowską, a Grażyna wyszła za mąż za Andrzeja Jungowskiego, spodziewając się dziecka. Córka Katarzyna urodziła się 29 czerwca 1978 roku. Później Szapołowska wyszła za Pawła Potoroczyna, a obecnie jest związana z Erykiem Stępniewskim, którego nazywa miłością swego życia. Mirosław Konarowski po rozwodzie z Joanną Szczepkowską, z którą ma 2 córki, Marię i Hannę, związał się z jedną ze swoich studentek, ale i ten związek nie przetrwał próby czasu. Aktualnie nie ujawnia publicznie, czy ma obecnie partnerkę. Po 1977 roku Grażyna Szapołowska i Mirosław Konarowski jeszcze kilka razy mieli okazję pracować razem. Spotkali się m.in. na planie spektakli Teatru Telewizji Okup dla Wszystkich i Kwiat Pomarańczowy, Jarzębina, oraz w filmie Jutro idziemy do kina. Pomimo upływu lat, darzą się ogromną sympatią i z sentymentem wspominają studenckie lata. Natomiast w przypadku Grażyny Szapołowskiej i Joanny Szczepkowskiej sytuacja jest zupełnie inna. Panie do dziś się nie pogodziły i unikają kontaktów publicznych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.